Leczenie skolioz idiopatycznych w świetle współczesnej wiedzy to tytuł 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Metody FED, która odbywała się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach od 21 do 23 października. Konferencja trwa 3 dni, tak? Program mamy dosyć rozbudowany, w sumie 32 wystąpienia, 32 wykłady, więc jest naprawdę poważna konferencja. Poważna konferencja, jak i poważny problem skolioz idiopatycznych i wad kręgosłupa powstających u dzieci w wieku rozwojowym. Skoliozy idiopatyczne, jak sama nazwa wskazuje, powstają nie wiadomo dlaczego. My leczymy już jakby skutki działania tych skolioz. Bardzo często skolioza mylona jest z wadą postawy. Skolioza jest chorobą ogólnoustrojową, dającą bardzo wiele powikłań do różnych narządów, szczególnie do układu oddechowego, a również upośledza funkcję mięśnia sercowego. Jedną z form leczenia tego schorzenia jest metoda FED, metoda zachowawcza polegająca na bezinwazyjnym doprowadzeniu deformacji kręgosłupa do zmniejszenia, a nawet jej całkowitej korekcji. Polska jest jednym z tych krajów w Unii Europejskiej, w którym znajduje się największa liczba ośrodków zajmujących się tą metodą. Jednym z nich jest Centrum Rehabilitacji MarkMed w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wyniki są zadowalające. Ja nie mówię, że stuprocentowe, bo nie ma w medycynie wyników stuprocentowych. Natomiast te wyniki, które mamy u naszych dzieci, u naszych pacjentów, są zadowalające. Wyniki pracy Ostrowieckiego Centrum konsultował obecny na konferencji twórca metody FED, profesor Santos Sandre Fernandez. Centro de Mare. También hemos visitado, creo que unos 12 pacientes y también hemos encontrado muy buenos resultados. Luego, creo que la aplicación es correcta y que lo están haciendo bien y están ayudando a los niños a solucionar ese problema grave que es la escoliosis. Żeby lekarz mógł leczyć metodą FED, musi mieć do tego wyselekcjonowany sprzęt. Dlatego na konferencji obecni byli też przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Bardzo chętnie tutaj przyjeżdżamy, słuchamy, co użytkownicy tych sprzętów mają nam do powiedzenia, co by chcieli tak naprawdę zmienić, co działa, co nie działa. W organizację konferencji zaangażowała się także Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, która swój zamiejscowy Wydział Fizjoterapii ma w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo to dla nas duże znaczenie, że właśnie w naszej uczelni, w naszych murach właśnie taka konferencja się odbywa. Międzynarodowa konferencja w Ostrowcu to niewątpliwie powód do dumy, jak niewątpliwie poważny jest problem skolioz idiopatycznych, szczególnie wśród małych dzieci. Patronat honorowy nad konferencją objął także starosta powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda.